Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym Kino Poleca Lubnia. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy film, bajkę, animację o tytule Koralina i tajemnicze drzwi. Słuchajcie, poleciła mi ją Kingoszka, za co jej bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie ją z tego miejsca pozdrawiam. Ja nie jestem fanką tego typu animacji, to wam powiem od razu. W paru produkcjach się sprawdziły. Jednak no, miałam bardzo mieszane uczucia i tak podchodziłam do tego filmu z dystansem. Natomiast stwierdziłam, że a kurczę, skoro Kingocha poleca, to dlaczego by nie zerknąć? Także odpaliłam sobie tą Karolinę. Słuchajcie, no, historia zaczyna się prosto. Dziewczyna razem z rodzicami się przeprowadza na zadupie, nie oszukujmy się. Rodzice są zajęci swoimi sprawami, tak naprawdę mają serdecznie gdzieś to swoje dziecko, więc ona sobie musi znaleźć, zająć czas tak naprawdę sama. Ma młodego sąsiada, który ją bardzo denerwuje. Z sąsiadów mamy również dziwnego siłacza, nawiedzone dwie babki, które kiedyś występowały w teatrze. Także no, dość ciekawa mieszanka. Koralina znajduje tytułowe, tajemnicze drzwi u siebie w domu i okazuje się, że za tymi drzwiami czeka ukryty wymiar. Czeka przejście do innego miejsca, gdzie ma rodziców, którzy są zabawni, którzy się nią interesują. Matkę, która jej gotuje dobre rzeczy i o nią dba. Sąsiad, który w tym takim, że tak powiem, w realu nawija non-stop, ją tylko denerwuje, tutaj nagle jest milczący i w ogóle nic nie mówi. Sąsiedzi zachowują się zupełnie inaczej i pomimo tej swojej dalszej dziwności jednak zdecydowanie inne rzeczy tutaj odstawiają. No, świat jest po prostu przekolorowy i taki, który Koralina by bardzo chciała, żeby był naprawdę. Jedyne, co jest dziwnego w tym świecie za drzwiami, to, że ludzie nie mają tam oczu, mają przyszyte guziki. No i Koralina może tam zostać na zawsze, o ile właśnie się swoich oczu pozbędzie. Powiem wam szczerze, że ta animacja jest dobra, jest naprawdę dobra, ma parę bardzo ciekawych momentów. Także u mnie w ocenie ma spokojnie 7 na 10. I naprawdę się nie spodziewałam czegoś takiego. Także ja wam polecam Koralinę i tajemnicze drzwi. A wy standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina. Trzymajcie się i cześć!